Siemanko, pozdrawiam z Doha. Jestem w Katarze, spędziłem tutaj cały dzień dzisiaj i właśnie przyjechałem na lotnisko i jadę i lecę do RPA, czyli południowej Afryki. Tam czeka już na mnie Polo i zaczynamy naszą przygodę. Dokładnie parę dni zostaniemy w Cape Town, bo potem jest bardzo dużo do zobaczenia. Później bierzemy furę naszego Jeepa 4x4 z namiotu na górze i ruszamy. Będę w Afryce jakieś 8 tygodni. Dopiero 20 grudnia planuję wrócić na Phuket, na święta oczywiście. Co? Coś nowego wreszcie. Fajnie, że zmieniam kontynent. Fajnie, że już skończyłem to, co miałem zrobić. Chociaż jeszcze nie całkiem, jeszcze został Irak. Ale spokojnie. Na to przyjdzie czas. A myślę, że dopiero za 2 lata. Albo za rok. Czas pokaże. Idę coś zjeść, bo jestem strasznie głodny. Gentlemen, in order to ensure a smooth disembarkation process, we ask that you remain seated. No i wylądowaliśmy. Plan ogólnie na Afrykę mam spoko. Z Polem zarobiście. Pierwszy miesiąc, później 3 tygodnie sam. Także naprawdę się szykuje ciekawa przygoda. Jeszcze nigdy nie byłem tak długo w Afryce, także się zastanawiam, czy tak długo tu wytrzymam. Ale mamy w sumie takie kierunki, że raczej tu będzie taka ładna podróż, z ładnymi widokami, z naturą. Także powinno być spoko. Będzie dobrze, przed chwilą wstałem. Mam tu mapę, to wam pokażę. Zaczniemy z Polem w Cape Town, pojedziemy do Namibii, Botswany i wrócimy. Później ja sam jeszcze zrobię Lesotho, Eswatini. Następnie lecę do Tanzanii, na Kilimandżaro i prawdopodobnie później Ruanda i Uganda. I tak będzie wyglądała ta podróż. No i moi kochani, jestem w Afryce Południowej. RPA, czyli Republice Południowej Afryki, dokładnie. Trochę zamieszałem. Kontrola, wszystko elegancko. Teraz muszę zamienić jakieś pieniądze, żeby mieć na Ubera. I jadę do pola. Szpisał czeka na mnie, także petarda. Cieszę się, naprawdę tak lubię rozpoczynać nowe przygody na nowych kontynentach. A jeszcze tym bardziej jak z Polem podróżuję. Ostatni raz podróżowaliśmy razem. Kiedy to był ostatni raz? Chyba w Ameryce Południowej. Tak mi się wydaje, że to było ostatni raz. No, dawno temu. Polo, gdzie ty jesteś? Ty tak powinieneś z kartką tu stać i czekać na mnie. Co ty to? Siemanko. Szybki komunikat do was, tylko wy możecie w tym pomóc. Jutro moja kochana Zuzanka, czyli córka mojego brata, obchodzi swoje 5. urodziny. Chcę zrobić dla niej świetny prezent. Niedawno Zuzia otworzyła swój kanał na YouTube. Nazywa się Life of Zuzana. Także jeśli możesz wejść na dół w link, kliknąć na jej kanale, subskrypcję, będę naprawdę bardzo wdzięczny. Chcę pomóc jej dobić jak najszybciej do 1000 subskrypcji, żeby to fajnie działało. Zrobiła sobie fajny kanał dla dzieci. Także jeśli masz jakiegoś dzieciaczka w domu, polecam wejść na ten kanał i puścić filmiki. Pozdrawiam. Hi guys, my name is Zuzana. Welcome to my channel. But I live in Thailand. Please subscribe my channels and watch my movie. Kawka kupiona. Tutaj w ogóle, żeście wiedzieli, to jest tylko przesunięcie czasu o godzinkę. Godzinka różnicy niż w Polsce. No, do przodu. U was 9, u mnie 10. O, ale reklama. Koronka. Wreszcie normalny kraj, powiem wam. Że ten Bliski Wschód, ta Azja Środkowa normalnie mnie wykończyła. Rzadko kiedy mnie jakieś kraje męczą, a one mnie wykończyły. Szczególnie na sam koniec na Afganistan. Wiecie, cały czas ten klimat tej wojny, ta broń, to wszędzie ci talibowie, jak byli z tymi karabinami i tak dalej.
Jednak wiecie, no co to, co jakaś kontrola, no to ten strach, co im w ogóle wpadnie do tej głowy. O, nareszcie spokój. Takie nowoczesne miasto i ładne i w ogóle, ale ja w ogóle się nie czuję, jak tu gdzie jestem. Czuję, jakbym był gdzieś w jakimś, nie wiem, w Anglii albo w jakimś europejskim mieście. Serio. Bardzo dobre pierwsze wrażenie. Patrz, jak gościu mieszka, kraty w drzwiach. Polo! Pięknie się urządziłeś. Tutaj, tutaj moja miejscówka. Elegancko. I co od razu, jak przyjechałem do pola? Jerbka. Masz na tem, masz na znaczy, zwolnionym tempie? Nie, normalnie. Ostatni raz jerbę piłem, jak się widzieliśmy nad polem. Nie, ostatni raz się widzieliśmy na mojej walce. Tak, to nie piłem jerby. Ale w Tajlandii ostatni raz. I kolejny raz też będzie w Tajlandii. To jest dobry. Kolejny raz będzie na obozie w Tajlandii. Forma jest dobra. A jak? Kapsztad, miasto położone na południowym krańcu Afryki, to fascynujące miasto otoczone majestatycznymi górami stołowymi z widokiem na Ocean Atlantycki. W samym sercu miasta znajduje się historyczny Plac Zielony, gdzie mieszają się style architektoniczne, od kolonialnych budynków po nowoczesne wieżowce. Spacerując ulicami, można odkrywać liczne kawiarnie, galerie sztuki i tradycyjne targi, które wkomponowują się w pulsującą atmosferę miasta. W kontekście bezpieczeństwa Kapsztad znajduje się na 9. miejscu z najbardziej niebezpiecznych miast na świecie, co nie ukrywając trochę przeraża podróżujących tu turystów. Mimo pewnych obszarów wymagających uwagi, większość obszarów turystycznych utrzymuje stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa, zwłaszcza przy zachowaniu podstawowych środków ostrożności. Nie sposób pominąć roli Kapsztadu w historii walki z apartheidem. Miejsca takie jak więzienie Robbena, gdzie był przetrzymywany Nelson Mandela, przypominają o bohaterskiej walce o równość i wolność. To symboliczne miejsce kładzie nacisk na nieustające dążenie do sprawiedliwości i pokoju, które stało się integralną częścią dziedzictwa tego urokliwego miasta. Pablo leci. Mówię. Idziemy przejść się zobaczyć po dzielni, co tu słychać, tu sobie będziemy biegać, tu będziemy ćwiczyć. Pierwszy, który coś tam cokolwiek robię, te akrobacje, normalnie nie robią, więc no. Latałem 8 minut. A, króciutko. Krótko, człowiek, 8 minut to jest tak o. Powiem wam, że jestem tak zaskoczony tym, jak to tu wygląda. Jadę na rowerach, uciekałem z no. Nie, ale jestem naprawdę bardzo, bardzo zaskoczony. Zobacz, Lions Head w tle. Pięknie. A zaraz wyjdziemy, będzie góra. A kiedy idziemy w ogóle na ten jakiś ten? Trekking? Pojutrze możemy pójść. Spoks. Właśnie tak chodzimy z pioskiem i gadamy o tym, co nas czeka. Jak ktoś z was był w Namibii, dajcie znać. Wiadomo, że to nie będę pytał, co tam trzeba fajnego zobaczyć, bo to wiadomo wszystko. No, będziemy jeździć, mamy w ogóle auto wynajęte na 24 dni. Będziemy jechali z... Najpierw będziemy zwiedzali Kapsztad, postaram się tu pokazać Piotrkowi, bo ja myślę, że to jest mój trzeci raz. Zobaczmy najwięcej, tu miasto, za miastem, plaże, pójdziemy pokaż tam. Tu macie, słuchajcie, Lion's Head, tam z tyłu macie górę stołową.
tutaj macie Signal Hill, więc będziemy robić hajki, będziemy chodzić na plażę, pokażemy miasto. To wszystko, co na tą sprawę jest możliwe i później jeszcze będziemy jechali właśnie autem do Namibii, później będziemy robić Botswanę i później jeszcze pojedziemy do Johannesburga. Tak. A jeszcze później sobie stamtąd czas na rozwój Lesotho i... Mamy miesiąc. Lesotho i co tam jest dalej? Swazy. Swazy, no. A później Kilimandżaro. Ale tu jest fajnie, znaczy fajnie, powiem wam tak. Jak się przyleci z takich krajów, że jak wiecie, jak byłem ostatnio i tu jest takie normalne życie, totalnie normalne. To człowiek po prostu tak, człowiek tak odpoczywa psychicznie. Byłem już zmęczony i cieszę się, że właśnie teraz wrócę do Afryki. Cieszę się, że z Piotrkiem będziemy podróżować ostatni raz. Pomyślcie, to była Kolumbia i Dominikana, to było 3 lata temu prawie. Jak to minęło? No, szok po prostu. A jak ktoś jeszcze ogląda, tu nie znacie Piotrka, Piotrek ma kanał na YouTube. Piotr Polo Przymarski. Zapraszam, moi drodzy. Także wbijajcie, zobacz, Piotrek też rzuca. Z Piotrkiem się poznaliśmy w Birmie w 2019 roku. To było w grudniu albo w listopadzie? Jakoś tak, no. My sobie już jeździmy tak parę lat. Tak. Się przecinamy czasami, więc... Tak. Będzie spoko, słuchajcie, na materiałach też zobaczycie wszystko. Z reguły jest tak, że jak nagrywamy... Coś nagrywa Piotrek i ja też nagrywam, że w tym samym miejscu, ale są zupełnie dwa inne spojrzenia. Inaczej, tak, warto oglądać. I zobaczycie, jak wygląda życie po 100 tysiącach. Tak jest. Jedna rzecz, której się odzwyczaiłem, właśnie jak się podróżowało tam w krajach muzułmańskich, to, że nie było bezdomnych w ogóle. Tutaj, że jednak ich widać. Powiem wam, że ludzie tu naprawdę mają takie dobre samochody. Widać, że tutaj jest bogato. Naprawdę. Ja tylko pamiętam teraz, się przypomniał, jak właśnie i Polo mi opowiadał, i Ala mi opowiadała. Jak jej siostra jeździła do Kapsztadu, jak mówiła, że jest fajnie, jak nowocześnie i tak dalej. No i naprawdę tak jest. Zostaniemy tu jakieś 6 dni w Kapsztadzie. 6? No, 6 dni. 6 dni, żeby tu pozwiedzać, bo jest dużo do zobaczenia i w samym Kapsztadzie i dookoła. No i później już ruszamy dalej. Popatrzcie, jak to już wygląda. Piękne apartamenty, basen na dole. Tu też zupełnie inna plaża, też już zaczyna się lepiej. Idziemy na taką najlepszą. Jak się nazywa ta najlepsza plaża? Co? Dobra, zaraz Piotrek powie, jak się nazywa. Powiedzcie mi, kto z was się spodziewał, że tak to wygląda? Ja wiem, że ci, którzy byli, no to wiedzą, ale ktoś jak nie był. Bo ja absolutnie. Nie. Ale ta, na którą idzie, ta najlepsza, co mówisz? No my idziemy na Clifton. Na Clifton. Clifton Beach, tak? Tak, na Clifton może później pójdziemy, jak będzie czas, dalej. To pójdziemy na Camps Bay. I gdzie nam się nie śpieszy. Tylko napilibyśmy się kawy gdzieś po drodze, bo ja na przykład muszę... W kawiarni będzie zaraz, jak przyjdziemy tam za ten, to będzie dużo, nie? No, do petarda. Patrzcie, jakie rezydencje, jakie samo. O, ty mieszkasz tu? Szanowni serdecznie, moi drodzy, Piotr Polo Przymarski. Zapraszam, NTV Clips. Mieszkamy teraz tutaj z Piotrkiem w rezydencjach prezydenckich. Chodźcie za mną. Jeszcze jedną ważną rzecz, którą trzeba powiedzieć przy pierwszym odcinku z Afryki. Bo wiele osób sobie myśli, a Afryka, pewnie jest tanio. Afryka jest tak droga, że powiem wam, że pewnie jest tak samo drogo jak w Europie, ale nie wiem, czy czasem nawet może niektórych być gorzej jeszcze. Jest bardzo drogo, no. Wycieczki są bardzo drogie, na przykład na safari kosztuje plus minus takie, mówi się, że dwie noce, albo z Johannesburga się jedzie cały jeden dzień, więc nic nie widzicie, 600 euro, żeby pojechać sobie takie safari, jak na przykład masz w Tanzanii czy coś. No. Jest drogie, wszystkie produkty importowane są droższe. Teraz akurat jest tak, że ta złotówka stoi nieco lepiej, ten rand stoi też nieco gorzej do dolara. To jest okej. Okay. No teraz jest akurat, jak my to nagrywamy, jest no, za 100 randów,
22 zł, ale z tego co pamiętam, chyba jak byłem w zeszłym roku albo dwa lata temu, to musiałem zapłacić 30 zł za staranę. Pokaż jakie fury teraz jadą. Obrót z lewą. Drodzy, do Kapsztadu się jedzie żyć. Do Kapsztadu się jedzie mieszkać. Jak ludzie mówią, że Biali uciekają z Kapsztadu, no. Tutaj gdzie jesteśmy na dzielnicy, większość ludzi to Biali, jeżdżą bardzo drogimi samochodami. I widać, że chyba multimilionerzy, bo to są same tak, takie są... wille. I teraz kolejna ciekawostka, jeżeli jakieś auto u nas w Polsce kosztuje 500 000 złotych, tutaj kosztuje 1 000 000 złotych, ale na standard afrykański można powiedzieć jak 10 razy w Polsce. No. Więc tutaj naprawdę przy zarobkach widać naprawdę jakie to są... No czekaj, aż obrócę kamerkę. Popatrzcie, tam na górze no wszystko po prostu w wille. To są grube, Mercedes grube jechał teraz. Za chaty i mówię, ale Kapsztad jest takim ewenementem. Jeżeli chodzi o Afrykę, no bo... Johannesburg już tak nie wygląda, tak? Nie, nie. Chyba, że gdzieś pojechał, mi się wydaje, jest taka jedna dzielnica, nazywa się Senton. No. I tam jest tak bardziej luksusowo, taka centralna dzielnica. Ale nie no, Kapsa to jest zupełnie inny w ogóle wymiar Afryki. No, nie? Tutaj jest, no, no zupełnie jest, inaczej. Tak jak wam mówiłem, ja często gdzieś podróżuję, nie sprawdzam co, jak, gdzie wygląda i tak dalej, bo lubię być zaskoczony, lubię przyjechać, zobaczyć, wow, to jest fajne, to jest fajne. I w Kapsztadzie jestem. Także cieszę się, że jest fajnie. Tym bardziej sobie pomyślcie, jak oglądaliście wcześniej Afganistan, a ja nagle przyjeżdżacie do takiego Kapsztadu, gdzie wszystko jest ładne, samochody piękne, restauracje do wyboru, do koloru, nie musicie codziennie iść tego samego. Inne życie, po prostu inne życie. I człowiek tak, o, fajnie, docenia sam, bardziej. Sam możesz, po pierwsze, sam możesz pójść po ulicy, nie musisz być zakryty z tymi tatuażami. No. Po prostu ludzie mówią, że w Kapsztadzie nie wolno chodzić, to jest bzdurą. Ja po prostu nie polecam chodzić wieczorami gdzieś po dzielnicach takich typu centrum, w Śródmieście. Tak zwane CBD i tamte rejony, gdzieś tam koło dworca na przykład. Ale tutaj idą, słuchajcie, z tamte Clifton, Camps Bay. Nie sądzę, że to by się mogło stać. Ale wszędzie się może stać, w każdym kraju, w Polsce się może stać. W Polsce się teraz takie rzeczy dzieją, no. Szkoda mówić. Ej, ja naprawdę ostatnio siedziałem właśnie, to jest to fajne, opowiem. Znaczy fajne, to nie jest fajne, co się wydarzyło, ale tak siedzę właśnie z Mohamedem wtedy i opowiadam, on mówi, no ja się go pytam, kiedy tu ostatni raz jakiś wybuch był w tym. On mówi, że odkąd talibowie przejęli, to już nie ma w ogóle przez 2 lata żadnego wybuchu i tak dalej. Spokój jest na ulicach. Ja mówię, no, tutaj ci opowiem, co się w Polsce działo. W jeden dzień 70-latek zadźgał chłopczyka. Dziecko, no. W drugi dzień 5-letniego. W drugi dzień ojciec zadźgał 6-letniego syna. I on mówi, w Polsce? Takie rzeczy? Ja mówię, w Polsce. Ja no. Wszędzie mówiłem, się takie rzeczy na świecie dzieją. Mówiłem, nie trzeba być w Afganistanie. Ludziom, że w Polsce jest bezpiecznie, w Polsce jest ok, ale mi właśnie z jakiegoś tego wiadomości różne się dzieje w Polsce. I przestałem mówić ludziom, że jest nie wiadomo jak bezpiecznie. No. Bo zawsze było dla mnie takie nie do pomyślenia. Myślę, że zrobię tą. Nie do pomyślenia, co się mogłoby stać w Polsce, a tak się dzieje naprawdę. Dzieje się niestety. No. Fajne miejsce na przebitkę. Patrzcie, tutaj na dole baseniki. Tutaj niezłe apartamenciki mają. No i piękny widoczek. Dzisiaj takie zachmurzone jest to trochę to niebo. Miało być się w ogóle... No, miało padać? Wszystko nie, nie ma być zachmurzone, a miało się być normalnie, ale to się nie da przewidzieć. No, pokazuje mi, że... Ważne, że nie pada. Mi pokazuje, że nie ma chmur dzisiaj, no nie, w ogóle. No, no tak, no patrzcie, co pokazuje. Się, no, a jest tak, no jest biało po prostu na niebie. Jutro jest 33 stopnie, a pojutrze jest 20 stopni. Tu jest 28 fajna, i 20. Fajna różnica. No. Wiecie co? Tutaj jak idziemy do tej najlepszej dzielnicy. Ale tu to wygląda jak jakiś Beverly Hills. Wille w każdej basenik. Ale to musi kosztować. Popatrzcie jaki woda ma tutaj kolor. Nie wiem czy wy to widzicie też w telefonie. Ale pięknie. Idziemy tam właśnie na dół. Tam jest ta plaża. Bielutki piasek już widać z daleka. Palmy. Klasa. Ej, powiem wam, że się do wody nie weszliśmy.
A po piasku już czuć normalnie, jakbyśmy szli po lodowisku. Taka lodowa to ta woda. Czekajcie, sprawdźmy. Morsowałem. No i tutaj sobie mieć domek elegancko. Takie wakacje by były fajne. No i tak tutaj główna plaża wygląda. Z pięknym widokiem. Ale woda jest tak okropnie zimna, ale kąpią się dziewczyny. Idziemy na kawkę gdzieś z Piotrkiem. Na pomysł z Piotrkiem, żeby iść później na taką, tu na górę. Na punkt widokowy jest i tam podobno ładny zachód słońca stamtąd jest. Ale z tym zachodem dzisiaj może być różnie. Relaksik popołudniowy w hostelu. Akurat tutaj nie mieszkamy, tutaj będziemy mieszkać dopiero za dwa dni. Ale podoba mi się to bardzo. Bardzo mi się to podoba. Właśnie tak wygląda, basenik. Tam w środku jest bilard. Tutaj stół do beer ponga, grillik. Nazywa się Never at Home. Świetnie, no. Tak kojarzy mi się tam z takimi klimatami właśnie jak tam w Azji Południowo-Wschodniej. Takie jakieś gdzieś w Wietnamie i tak dalej. Plało się takie były. Teraz właśnie pierwsze dwie noce zatrzymałem się u Pietrka, bo miał mieszkanko wynajęte. A później na kolejne cztery. Cztery? Cztery czy pięć? Nie, albo cztery noce, albo pięć się tu przenosimy właśnie do hostelu. Cztery? Bo trzeciego, do trzeciego masz latę, tak? No, to cztery. Cztery dokładnie. Pietrek zaprosił na burgerka, patrzcie. Wołowikę nam smażyli elegancko, tutaj na grillu, na zewnątrz. Także super. Drugi dzień zaczynamy tak. Pół godziny biegu. Później po wizę, a później jeszcze jeden trening. Przygotowujemy się do obozu kolejnego w Tajlandii. No i na sportowo od poranka bez, wiecie co, na o. Kaszka, bieganko, kawka. I tak to ma wyglądać. Będziemy z Piotrkiem mocno trenować. Co dwa miesiące obóz i trzeba wrócić z dobrą formą. Najważniejsze, a dodatkowo wiecie, a to muszę zrobić formę dobrą przed wejściem na Kilimandżaro, żeby mnie nie dusiło za bardzo. Znaczy, na pewno będzie, bo wiadomo, wysokość jest i tak dalej, ale formę trzeba robić. Jedziemy właśnie do ambasady Namibii. Piotrek już był dwa dni temu, a ty się odbierasz, tak? Nie, jutro odbieram z tobą. W piątek odbieramy. No, ja muszę załatwić sobie przyspieszoną wizę, czyli troszkę będę musiał więcej dopłacić, żeby ją jutro odebrać. I powiem wam, że jak załatwiacie na miejscu wizę, to jest kosmos. To jest kosmos. Trzeba mieć dużo dokumentów różnych, także zdecydowanie lepiej jest przylecieć i dostać on arriving wizę. Bo jeśli przekraczacie granicą tak jak my, czyli lądową, to musicie załatwiać w ambasadzie i macie dużo papierów do załatwienia. Takich bez sensu. Na przykład list motywacyjny, dlaczego jedziecie do Namibii. No, wyciąg konta 3 miesiące. Tak, on w ogóle powinien być potwierdzony pieczątką z banku w języku angielskim i jeszcze powinien być taki dokument legalności tego banku. Ja powiedziałem, że nie mam czegoś takiego. Ale to jest bez sensu, oni się powinni cieszyć w ogóle, że ludzie przyjeżdżają, że turyści chcą zostawiać pieniądze. Największy absurd jest taki, oni takie rzeczy robią. Że jak przylatujesz, to nie potrzebujesz nic. Teraz dostajesz wizę, ale jak jedziesz lądem już z RPA, to już jest kosmos. Jest jak jest, ale ważne, że się da załatwić. Dlatego też przyleciałem tutaj 3 dni wcześniej, bo miałem to dopiero być 3 wieczorem. Jak byłbyś w piątek, to byśmy nie załatwili nic. Także trzeba było zmienić lot. No i dobrze wyszło w sumie. Bo myślę, że Kapsztad to jest dobre miejsce, żeby sobie dychnąć po tej podróży, którą miałem i naładować się na kolejną. Ja w ambasadzie. Oczywiście zapomniałem zdjęć wziąć ze sobą. Też trzeba było szybko zrobić. No i mam nadzieję, że to szybko załatwimy i pozytywnie.
No, jesteśmy w centrum. Idziemy sobie teraz troszkę pozwiedzać. Gdzie idziemy? Na jaką dzielnicę? Teraz idziemy w centrum. No. Później idziemy na dzielnicę Bokap. Na Bokap, tak? Dokładnie. Później idziemy na Waterfront. Dobra, no to czy idziemy na Bokap, później idziemy na Waterfront. Też wam troszkę pokażemy fajnych miejsc, które warto zobaczyć, jak się przyjeżdża właśnie do Kapsztadu. Familia. Bezdomnych nie brakuje tu naprawdę. Ale ogólnie ładnie wygląda. Jest fajne miasto, bardzo mi się podoba. I ładnie rozłożone. Byliśmy na obiadku w Nandosie, czyli pyszne kurczaczki, które uwielbiam. Idziemy dalej. No i dobra, dojedziemy na tę dzielnicę Bokap. Dzielnica kolorowych domków. To jest jedna z najstarszych właśnie tutaj w Kapsztadzie. Głównie muzułmańska, to możecie zobaczyć, właśnie jest meczet. Dobre to jest. Wywieszone branie przed chałupą koło ulicy. No co, nikt nie ukradnie. No jak ktoś ukradnie, no to lipa. Zdarza się. Ale to fajnie to wygląda. Takie kolorowe domki. Do zdjęć po prostu idealne. Ala to by tutaj, ojej, ja bym tu miał z Alą zrobieniem zdjęć. O, tutaj idzie też jakiś youtuber, bo nagrywa. Ale fajnie to wygląda, takie pomalowane. Kolejny meczecik. Powiem ci, że fajnie sobie to wymyślili. Kurwa, co to Mad Max? Tak. Oho, widziałem go, przechodził. Już myślałem. Wiem, mój wróg idzie. Z 2021 roku, nie? Ale Mad Max ma takie i chodził takim kotem, miał krótki spodnik. A co zrobił? A pogonił na spałą metalową. A. Tutaj zaraz dosłownie z ulica Long Street. No. Byliśmy z bazą, opisywałem to w książce, moi drodzy, kto nie ma mojej książki jeszcze, zapraszamy na przywarski.pl. Są dwie książki do zakupu. Szliśmy sobie z bazą przez główną ulicę Long Street, zaraz tam przy hostelu. Chcieliśmy kupić chipsy i on wyszedł za nami, żeby coś do nas mówić, nie wiem w jakim języku. I ja mówię, no dobra, bo mówi coś do nas, jest po prostu bezdomny, więc nie będziemy zwracać uwagę. I przechodzę przez ulicę, jak patrzę, on tak przyspieszył, coraz szybciej. I taką metalową pałę spod tego koza wyciągnął, a my taką tylko normalnie w głowie tylko widziałem, już nie widziałem jakby nikogo innego, tylko już widziałem tylko bezdomnych w tej głowie i mówię, no to jest po nas, no ale mówię, spałują nas, ale uciekliśmy do tego, do hostelu i zaraz tylko widziałem, tacy ochroniarze są, co widziałeś tam w kamizelkach, wybiegli z pałami na niego, także... Dobrze, że taką pałę, nie inną. Ale ciekawostka jest taka, że to nie jest najzwyklejszy bezdomny, ten gościu ma ksywę Mad Max, ponieważ on kiedyś był modelem. I on miał aspirację, żeby być naprawdę tą osobą bardzo, bardzo ogarniętą, ale wpieprzył się w dragi, jak dużo osób tutaj właśnie w tym mieście niestety, no i skończył na ulicy. I skończył z pałą metalową. No cóż, fajnie zrobione. Góra, tam normalne domy, tam ta kolorowa dzielnica, gdzie właśnie jesteśmy teraz, centrum miasta. Tutaj slumsy. O, takie slumsy mijałem, jak byliśmy na tym lotnisku, jak jechaliśmy. Ciekawe to. Patrzcie, jak niesamowicie porobione. To jest puszek Coca-Coli na przykład. Tutaj jest jakieś blachy i porobione obrazy. To jest wszystko takie, wiecie, wystające. Ale niesamowite. No to jest talent, naprawdę. Cała taka galeria sztuki. Popatrzcie, jak zrobiony słoń i już wam pokażę z czego. My nie wiedzieliśmy, z czego to jest. Jak macie do kawy te takie kapsułki, zgniecione kapsułki i z tego zrobiony słoń. Ale czad. Patrzcie, jakie namioty z bezdomnymi. No i można takie zobaczyć, bardziej za centrum oczywiście, ale są. Nie
No i tam żyją ludzie, no i powiem wam, że trochę mi się przypomina Los Angeles, jak tam to wyglądało. Ale tam to naprawdę dużo, dużo większa skala. Patrzcie, jakie tu autka jeżdżą. Już. Wow. Czekajcie, czekajcie, tu Ferrarka. Porsche. Jedno Ferrari, Porsche, tam jest Ferrari, Ferrari. Cztery Ferrari. Pojechała za mapy. Gelenda. O, moc. A, tam McLaren jeszcze jest. To też jest McLaren. To jest Ferrari z przodu. McLaren, Porsche i Ferrari. Afryka. Kto sobie tak wyobrażał Afrykę? Bo ja nie. W tym odcinku pokażę wam Afrykę, jakiej sobie nie wyobrażacie. Jak ktoś sobie myśli, biedna Afryka, to nie powinien przyjeżdżać do Kapsztadu na pewno. Bo tu tak nie ma. Oczywiście są bezdomni, są ćpuny, są slumsy, ale większość miasta... Kapsztad jest takim kodem, że to jest w ogóle... No. Większość miasta naprawdę zdecydowanie wygląda... Nie wygląda lepiej jak większość miast takich europejskich, które ludzie myślą, że są fajnie rozbudowane albo że są bogate i przejdzie się do Kapsztadu na takim waterfroncie, jakbyście gdzieś w Oslo byli na przykład. No, nie, no mocno wygląda. Dobra, przyszliśmy teraz na waterfront. Waterfront się nazywa, tak? Tak, no i zaczynamy tutaj. To jest centrum handlowe jakieś? Nie, to jest galeria. A, galeria, okej. Okay. Ale tam baza był chyba i mówił, że nie urwało, że nie wchodzą dupę. O. Chyba to pamiętam. Ja nie wchodziłem, jakiś poszedł sam, powiedział, że było okej, okay, ale jakoś nie urwało dupy. To są też jakieś takie, wiesz, wystawy, takie rzeczy organizowane. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy z Piotrkiem o tym, czy jest tutaj niebezpiecznie, bo podobno, że wiecie, tak ludzie mówią, że tu jest niebezpiecznie i nie mówią, że w Johannesburgu jest niebezpiecznie, no, ogólnie ja RPA jest niebezpieczna. Mogę powiedzieć, że moi znajomi, gdzie masz kamerę z tej strony? No, tak. Moi znajomi z Johannesburga mówią, o Kapsztad, tu jest niebezpiecznie, a ludzie z Kapsztadu mówią, o Johannesburg jest niebezpiecznie, ale też podobno w Durbanie jest niebezpiecznie, w każdym dużym mieście, w Port Elizabeth i no po prostu mówię, trzeba uważać, w dzień raczej wszędzie jest spokojnie, wieczorami no. Warto się... No, po prostu bardzo bardziej uważać, nie świrować za bardzo, nie wychodzić nie wiadomo jak z telefonami, nie chodzić po jakichś pustych uliczkach gdzieś. No wczoraj jak chodziliśmy właśnie, jak przyjechaliśmy do nas na dzielnicę, już wieczorem się ciemniało. Już zdarli mordę. No to już się zaczynało coś tam działać. Tak, słuchajcie, że na przykład ci bezdomni często w ciągu dnia śpią sobie na przykład, a w nocy, kiedy jest ciutkę chłodniej, to oni są bardziej aktywni, no i też już brakuje im też tych dragów, więc chodzą, szukają, no i tacy są, wiecie. Biegają tacy, tak. Wiecie, z pałami was mogą gonić. Usiądź, co? Pięknie, słuchajcie, moi drodzy. O, na zdrowie, dziękuję. Piękna, słuchajcie. O, patrz, jaka pocztówka. Table Mountain, Cape Town, tak, South Africa. Tak, to kiedyś robiłem. Dawaj. Aha, dobra, że wiem, co będzie robił typ. To akurat elegancko w ramce. Dawaj, Piotrek. O, jeszcze raz. Artysta, kombinator. No i patrzcie, jak to wygląda. Wszystko nowoczesne. Właśnie to był most teraz. Przesunęli w tą stronę, także trzeba przejść. A, tutaj muszę iść. O, właśnie, helikopter, bo chcemy z pieskiem się przelecieć. Bo piękne widoki są. O, właśnie leci. Chcę się dogadać, ile kosztuje. O, foka tam płynie. No wynurz się. O, jest. Tutaj pingwin. Jeden się pojada na wycieczkę. Właśnie na miejscu, gdzie są pingwiny. Dzisiaj jedzie. Dzisiaj będę wam pokazywał właśnie też te ładne miejsca, które warto odwiedzić, jak się tutaj przyjedzie. Do Kapsztadu, bo... No, myślę, że trochę jak zobaczycie to wideo, to już nie będziecie tacy... Ten film, nie będziecie tacy zaskoczeni jak ja byłem. Jaki jestem cały czas zaskoczony, jak to wygląda. I to kocham w podróżach właśnie. Być zaskoczonym. I jestem. Tutaj restauracje różne. Tutaj piękne jachciki. O, ale to w sumie mało, to gdzieś pewnie w innym miejscu jeszcze stoją. Katamarany. Kiedyś moim planem jest właśnie kupić katamaran i pływać po Karaibach i tak dalej przez parę miesięcy od wyspy do wyspy.
Dobra, jesteśmy teraz w miejscu, gdzie są pomniki czterech noblistów. Dokładnie, nagrody pokojowej, nagrody Nobla i taka ciekawostka. Tutaj myślę, że większość z Was kojarzy Nelsona Mandelę, ale z rzeczy takich bardzo, bardzo moim zdaniem ciekawych, to jest taka jedna ulica w Johannesburgu, nazywa się w sumie w Soweto, nazywa się Villa Kazi Street i na jednej ulicy są domy dwóch noblistów nagrody pokojowej Nobla, czyli właśnie Nelsona Mandeli oraz, słuchajcie, Desmonda Tutu. I to jest jedyna taka ulica na świecie, gdzie są dwa domy dwóch noblistów pokojowej nagrody Nobla. Nie ma takiej drugiej ulicy na świecie, że mieszkali niemalże obok siebie teraz. Możecie zobaczyć. Nelson Mandela. To jest coś, co mi się podoba. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie tu ludzie sobie pracują i tak dalej. I patrzcie tu w środku. Albo biurko i komputer, albo macie bieżnię. Możecie sobie iść i czytać, i coś pracować, ale idziecie aktywnie. Ciekawa sprawa. Nie, powiem wam, że katamaran to naprawdę moje marzenie. Nie takie ogromne oczywiście. No, ale takie, że dwie, trzy sypialnie w środku były. O, tutaj można foki spotkać. O, leży sobie. Ale jedna tylko. A kilka, no. Oj, śmierdzi. Leżą i wywalone. Tam jest też jedna, tam druga, duża ich tu jest. O, tam to jest duża, no. Sam sobie siedzisz, ona sobie na grupu. Dzisiaj pak do wody, no, nie? Pani Foko. Daj głos. No, se leżą. To jest żyćko. Wszystko w fasadzie. Jakiś stary statek. Ciekawe, że jest jakieś marynarki czy czegoś. Jakieś działko tam ma na górze. Siema! Znowu my. Był lekki odpoczynek w domu, parę godzin, żeby zobaczyć odcinek właśnie dzisiaj akurat. Jak znasz drugi dzień w RPA, wleciał pierwszy odcinek z Afganistanu. Jak klasa. Nagadaliście, to powiem wam tak. Bardzo. To nie czary, czary, konkretny bardzo. Odcinek, lektor i robota, słuchajcie, tak. Montażowa na najwyższym poziomie. Vlogi wchodzą na wyższy poziom, trzeba się cały czas rozwijać. A my właśnie idziemy do hostelu, w którym będziemy mieszkać od jutra, ale idziemy tam teraz, bo później idziemy na jakąś imprezkę. Wczoraj jedna z dziewczyn powiedziała, że dzisiaj jest impreza, byśmy szli, także idziemy zobaczyć. Co to się będzie działo? I dzisiaj czwartek, w sumie nie wiem dlaczego jest impreza. Pierwszy czwartek w miesiącu. I są zawsze imprezy? No, na tym Bree Street. Aha, no to dlatego idziemy właśnie. Z racji tego, że nie musimy. Nie no, wstajemy jutro o 7 rano, idziemy biegać. I jutro idziemy na hajka, także jutro naprawdę będzie jutro spoko będzie dzień. Treningowy dzień. Tak, o to ale chodzi. Takie jakie będą widoki jutro. Na to czeka, bo właśnie na to się szykuje właśnie tu w Kapsztadzie, żeby wejść tam gdzieś na góry i zobaczyć to z góry, bo. Petarda, a w któryś kolejny dzień helikopterem się przelecimy, bo się no, zdecydowaliśmy. Tak. W hostelu już coraz więcej ludzi. Cała ekipa idzie na imprezkę, bo to jest z hostelu wyjście, także będzie super. I wiecie jaki tu jest problem? Ósma, gaśnie prąd, chociaż telewizor działa. I tam jakieś są te lampy, ale tak to niestety. To właśnie zioł się, to dałem. Jedziemy na imprezkę zobaczyć, jest czwartek, pierwszy czwartek miesiąca i podobno są tu organizowane zawsze w pierwszy czwartek miesiąca imprezy. Także jedziemy zobaczyć. O, patrzcie, tam jest impreza. Tu jest ogólnie na zewnątrz ta impreza. Ale trafiliśmy dobrze. Już muzykę słychać. Ciekawie, ciekawie, ale nam się udało. Wow. Nieźle się zaczyna. Zrób się dziarę.
Taka tam dziarka. O kurwa, bardzo źle to wygląda. Nie chciałbym się wydawać. Oni mają maszynkę prawdziwą. Nie, to jest henna. Ale mi to przypomina taki klimat Brazylii. Tam była jedna taka ulica, właśnie też pamiętam, byłem tam z Jezusem i z Bellą. To tak cała ulica się bawiła po prostu. I tu jest bardzo podobnie. Fajnie. Dobry klimacik. Wiecie, jak ja tutaj wreszcie odpoczywam po tym Afganistanie, po tym wszystkim, po tym Bliskim Wschodzie. Normalny świat. Chociaż dużo ludzi mówi, że RP jest niebezpieczne. Ja to dopiero usłyszałem dzisiaj. Nie wiem, nie wydaje mi się, ale może i tak, ale dla mnie tolerancja niebezpieczeństwa jest troszkę inna niż dla normalnych ludzi. No. Niebezpiecznie to jest w Afganistanie. Tutaj jest ok. Tutaj troszkę inny klimacik. Jedzonko, muzyczka trochę spokojniejsza. Fajny klimacik, fajnie. Ale my tylko na chwilę zaraz spadamy, bo rano bieganko, a później idziemy na trekking. 14 km jutro mamy trekkingu, plus rano 5 km biegania. Spakowani. Mamy takie same plecaki. Właśnie opuszczamy mieszkanko. Przenosimy się do hostelu. Ten hostel jest tak fajny, że szczerze to tam będzie lepiej pewnie niż w normalnym mieszkanku. Ale wczoraj wieczorem pełno ludzi. W ogóle pełno młodych ludzi tam jest. Super miejsce. Mamy tam jakieś 17-16 minut z buta. Także idziemy. My później planowaliśmy robić hike 14 km, ale jest na razie bardzo słaba pogoda i nie chcemy ruszać, póki nie wiem, czy będzie padało, czy nie przed chwilą padało. Także musimy jeszcze poczekać, przeczekać trochę. Ale jak coś, to już zobaczycie w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Pozdrawiam serdecznie. Nasza afrykańska przygoda się zaczęła, która potrwa z polem 4 tygodnie, plus 4 tygodnie później sam. Także śledźcie na bieżąco. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał. Jeśli ktoś z was jeszcze nie widział serii z Afganistanu, to jest taka petarda, że naprawdę warto zobaczyć. Naprawdę bardzo warto zobaczyć. Pozdrawiam serdecznie. Na razie. Yeah.